Dziękuję panu marszałkowi Piotrowi Całbieckiemu i wszystkim organizatorom tych przepięknych wydarzeń. Papież Jan Paweł II powiedział: najbardziej niezniszczalnym cudem jest ludzka wiara w nie. W tych słowach powinniśmy szukać sił, aby powstać z ruin, jakie pozostawi po sobie koronawirus. Włosi przyjęli lockdown z wielką dyscypliną i godnością. Jednak cena, jaką zapłacili w kategorii ludzkich istnień, była bardzo wysoka. Dla rodzin osób zarażonych wirusem bardzo bolesny był fakt, że nie mogli pożegnać się z bliskimi. Psychologicznie jest to rana, która zostanie z nami na całe lata. Odeszła duża część powojennego pokolenia. Jak zacząć od nowa? Ponownie papież Wojtyła wskazuje nam drogę. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Egoizm mógł być zabić ten przepiękny proces pokoju, jakim do tej pory była Unia Europejska. We Włoszech jest olbrzymia chęć powrotu do normalności. Wiem, że w Polsce również. Polacy są najbardziej południowym narodem wśród Słowian i rozumieją nasz ból lepiej niż inni. I znowu, papież Polak powiedział: miłość szuka zawsze bliskości tego, którego kochasz. Przed Polską i Włochami jest przyszłość pełna nadziei i współpracy. Bardzo dziękuję.